Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a i przyszedł, słuchajcie, czas podsumowania sezonu. W ostatnim odcinku mówiłem, że no do sezonu jest pewnie jakiś tydzień, ale całkowicie straciłem rachubę czasu, ponieważ nowy sezon jest już jutro, więc jeżeli mamy ostatni dzień sezonu, to przydałoby się po prostu go jakoś fajnie podsumować, dlatego dzisiaj zapraszam was na podsumowanie tego sezonu. Za dużo się w nim nie działo, ale myślę, że mam kilka fajnych przemyśleń co do tego, czego możemy się spodziewać w kolejnym sezonie i mniej więcej taką moją ocenkę dzisiaj sobie zrobimy tego sezonu, ale przed tym oczywiście muszę przypomnieć najpierw o kodzie Evron w sklepie Fortnite, ponieważ jeżeli ktoś jutro będzie kupował Cardet, no to bardzo docenię, jeżeli właśnie tego kodu Evron użyjecie, bo jest to naprawdę niesamowite wsparcie, ale jeszcze przed samym odcinkiem, przed przeglądem sklepu, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to jest to ostatnia chwila, ponieważ jutro, jak tylko uda mi się ściągnąć grę, wstaną serwery, to oczywiście polecimy sobie z pierwszą gierką, żeby od razu pokazać parasolkę oraz wszystkie zmiany na mapie, więc jeżeli nie chcesz, aby cię to przegapiło, no to proszę zostawić tą subskrypcję oraz oczywiście lajka. Like, co prawda, nie wpływa na nowy sezon, ale może tutaj być takim fajnym podziękowaniem za ten, nie oczywiście nie mi podziękowaniem, bo ja to dziękuję wam, że jesteście, ale może jakoś tak, żeby się Epikowi, nie wiem, jakoś uśmiechnąć, bo wiem, że tutaj niektórzy z Epika czasami odcinki Polaków oglądają, więc możemy tutaj coś tam się jakoś odwdzięczyć, mimo że w tym sezonie za dużo się nie działo, prawda? A tak czy inaczej, słuchajcie, przed samym podsumowaniem tego sezonu zróbmy sobie przegląd sklepu, no i zobaczcie, co dzisiaj ciekawego wróciło do sklepów. Ostatni dzień sezonu wróciły super bohaterki i dzisiaj jedną właśnie super bohaterką będzie dzisiejsza gierka. No i słuchajcie, super bohaterek chyba nie trzeba przedstawiać, można je modyfikować jak się chce i kiedy się chce, nawet normalnie materiał, można oczy zaświecić, odświecić, kiedy się pokazywałem, więc już nie będziemy szczegółowo ich pokazywać, ale są oczywiście wszystkie super bohaterki, chyba jeden z najbardziej spoconych skinów teraz, prawda, jakie są. Wiem, że ludzie ustawili sobie takie całe czarne, całe białe, no generalnie można je ustawiać jak się tylko chce. Mamy oczywiście do nich też killowki, które też można modyfikować jak się chce. Oprócz tego, wczoraj były FNCS, no proszę bardzo, także mamy jeszcze tutaj plecak taki FNCS-owy, można by powiedzieć. Mamy wszystkie emotki, jeżeli chodzi o kolaby i chyba wszystkie skiny, jeżeli chodzi o kolaby. Jezu, mamy serię ikon. Nie, już nie mamy Marvelowych. Mamy serię ikon, ale Marvelówek już z tego, co widzę, nie mamy, ale wróciły te wszystkie kolaby typu Predator, Walking Dead, Halo, Terminator, musiałem się chwilę zastanowić, Kratos, także no wydaje mi się, że jutro to wszystko zniknie, dlatego że ten sezon był taki kolabowy. Także proszę bardzo, no dzisiaj highlightem chyba i tak super bohaterki, a ja słuchajcie, zapraszam was na podsumowanie tego sezonu. Miłego oglądania. Dzień dobry, dzisiaj, słuchajcie, jak zresztą na pewno w intrze powiedziałem, podsumowanie tego sezonu. Ostatnio w poprzednim odcinku powiedziałem, że no, sezon będzie jakoś pewnie za tydzień czy coś takiego, bo ja całkowicie, dzień dobry kolego, straciłem rachubę czasu, kiedy właściwie jest sezon i który mamy dzień miesiąca i to okazuje się, że sezon jest już, kurczę, jutro! Więc przydałoby się zrobić takie malutkie podsumowanie sezonu i zwykle miałem jakieś albo funny moments, albo jakieś podsumowanie eventów. Tylko no właśnie, w tym sezonie nie za bardzo w ogóle takie podsumowanie można by było zrobić ze względu na to, że w sumie w sezonie nie działo się aż tak dużo. Co prawda oczywiście, słuchajcie, było bardzo dużo współprac, o których dzisiaj pewnie pogadamy, o rozwoju jakby sezonu, no ale też pogadamy sobie o tym, jakie mam oczekiwania co do sezonu następnego, bo jest ich dosyć sporo. Dzień dobry kolego, czy pan tutaj rozwala sobie ten budynek? Co mają ludzie z tym rozwalaniem tej wieży? Oni chcą chyba lód po prostu z góry. Koleś dostałeś takiego spraya, że ty niestety jedynie co możesz zrobić, to sobie dednąć. Dziękuję bardzo. Dobra, dwa fragi dzisiaj w ogóle wróciły. Nagrywam to niestety dopiero po live'ie, ponieważ w sobotę byłem na roaście Freeza. Jak ktoś oglądał, to ten wie, nic nie musiałem robić, ale okazuje się, że z Dubielem najbardziej się śmialiśmy. Dubiel w ogóle super osoba, poznałem Dubiela, więc już mi wystarczy. Dzień dobry, a jak ktoś nie wie, o co chodzi z roastem, no to był taki po prostu event roast Freeza w Warszawie, gdzie właśnie zostałem zaproszony. Ale to raczej chyba większość wie, bo przez ostatnie odcinki właśnie o tym mówiłem i było naprawdę fajnie. Wróciłem w sobotę prawie rano, w sumie to była niedziela rano, potem miałem od razu jak wstałem streama, więc dopiero teraz nagrywam to w nocy z niedzieli na poniedziałek, żebyście właśnie tutaj na rano mieli. Może w trakcie lekcji jakieś tutaj, jak to się mówi, urozmaicenie? Nie urozmaicenie, nie. Ale jakaś taka rozrywka w trakcie lekcji, czy tam pracy, właśnie na poniedziałkowy poranek, tylko dlatego, żeby, słuchajcie, tak szukam jeszcze, czy są tutaj jacyś ludzie. Any movement tak zwany, chyba any movementu już tutaj nie ma, kurczę, samochodów też nie za bardzo jest, ale proszę bardzo, lepsza skrzynka, tak czy inaczej, słuchajcie, super bohaterki sobie wróciły do sklepu na ostatni dzień sezonu, wiem, że dużo osób chyba o te super bohaterki pytało, więc proszę bardzo, dzisiaj normalnie w item shopie są,
No i słuchajcie, trzeba pogadać na pewno o sezonie. A sezon, powiem wam, że... Powiem wam tak. Działo się dużo mniej niż się spodziewałem, ale dodawane zostały bardzo dużo takich współprac, jak na przykład ta z Predatorem. No ogólnie został dodany Predator, wiecie, były te wszystkie egzotyczne rzeczy. I to w sumie nawet spoczko, że wiecie, te egzotyczne rzeczy zostały dodane, te NPC-ty, u których można coś kupić za golda. Cała jakby zamysł dodania złota w grze jest naprawdę moim zdaniem całkiem spoczko. Tutaj się gdzieś ludzie biją. Siemanko, witam, hej. Dobra, to jeszcze mamy jedną osobę. Chyba, że ta osoba wybiła, nie, słyszę. Siema, byczku, witam, no niestety. 5 fragów z tego z Salty Towers. Ludzie, powiem wam, jesteś tacy nie mrawi o tej porze. Nie wiem dlaczego, no ale jest tak jest. Polecimy sobie dalej, także działo się stosunkowo, słuchajcie, mniej niż bym się spodziewał, żeby się faktycznie działo. Jeżeli mam troszeczkę zdarty głos, to przepraszam, ale wiecie jak jest po imprezach weekendowych. Generalnie no troszeczkę krzyczałem, więc teraz mam troszeczkę zmaltretowany głos. Tym bardziej, słuchajcie, że dzisiaj, to jest, wiem, że trochę off topic i pewnie nikt nie pytał, wieczorem jest otwarcie nowego sezonu Kwadratowej Masakry. Tak losowo wczoraj się, słuchajcie, dynamicznie zakończył. Była taka, kurczę, impreza, było na 21 tysięcy osób na live'ie. No były ostre dymy, można by powiedzieć, więc dzisiaj jest odstart nowego sezonu Kwadratowej, a jutro jest start nowego sezonu w Fortnite, więc no, porządny początek tygodnia, można by powiedzieć. Oczywiście jutro rano można się oczywiście ode mnie spodziewać gry pierwszej po parasolkę. Plus w ogóle nie wiem jak to jutro będzie, bo jutro event ma być jakby na początku sezonu, prawda? Każdy indywidualny, więc obstawiam, że poza gierką jakby nowosezonową, gdzie będziemy sobie ogarniać nowe zmiany na mapie i nowy karnet i wszystko, to też będzie event, I guess? Jednoosobowy? Nie mam pojęcia jak to jutro będzie, typie, słuchaj. Ktoś do mnie strzelał, ale nie wiem pod jakim... Tutaj jesteś, typie. Pod którym? Pod tym małym. Chłop mnie kolapsuje. Ziomek, słuchaj. Ja tutaj opowiadam widzom, jakbyś mógł mnie nie podjeżdżać, byłoby naprawdę fajnie. Siema. Jezus, ci ludzie jacyś tacy zamuleni. Chłop do mnie strzela, dostaje za zero. Nagle zaczyna budować, nagle zaczyna przeładowywać. Co ci ludzie robią, to nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no właśnie, jutro powinien być jakiś jednorazowy event, który każdy chyba będzie mógł jakoś sobie przeżyć indywidualnie. Nie mam pojęcia jak to będzie, ale na pewno można się ode mnie, z mojej strony spodziewać jutro rano na pewno odcinka. No ale wróćmy do tego sezonu. Ten sezon, słuchajcie, nam nie dał w sumie za bardzo nic, oprócz tego, że no na środku mapy pojawiła się pustynia i obstawiam, czat, że resztka tej pustyni jutro przeżyje, bo po prostu to jest troszeczkę jak taki chyba biom, który został dodany, prawda? Tak jak pustynia została dodana kiedyś na Starej Wyspie, tak wydaje mi się, że ta pustynia troszeczkę, przynajmniej w jakimś stopniu, zostanie tutaj z nami na wyspie, ale jestem w ogóle całkowicie ciekaw, bo tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy, że prawdopodobnie ten punkt zerowy, który teraz jest już w ogóle fioletowy, będzie jakoś, nie wiem, wybuchał, eksplodował i prawdopodobnie zniszczy część mapy, ale w sumie nawet nie wiemy, czego się spodziewać, no nie? Wiadomo chyba, z tego co wiem, że będzie kolab z Neymarem, piłkarzem, którego raczej każdy powinien znać. Ja powiem wam, że piłki nożne jakoś mega nie śledzę, ale no takie, wiecie, ikony piłki na pewno gdzieś tam każdemu się chyba obiły o uszy, także Neymar podobno będzie miał jakiegoś skina i chyba swój plecak. Tylko mam nadzieję, słuchajcie, że to nie będzie kolejny sezon pod tym względem. Nie wiem, czy ci ochroniarze nie wybili tego typa. Ja pierdzielę, siema. Co się dzieje, czas? Ja mam 7 fragów, normalnie ludzie. Chłop miał egzotyczne berety, ale nie biorę tych egzotycznych beret. One są takie, w sensie one mają spoko na movement, ale raczej ich nie będę brał. Lecimy sobie tak normalnie. Weźmiemy sobie tylko matsy, polecimy dalej. Mam nadzieję, że słuchajcie, fabuła Fortnite'a troszeczkę ruszy. Ja troszeczkę mam trochę pretensji do siebie, że na streamie troszeczkę zaniedbałem Fortnite'a w tym względem, że nie za często grałem, dlatego też między innymi, że się pojawiło bardzo dużo właśnie takich jakichś projektów typu Kwadratowa, niedługo GTA na pewno będzie, a jednak wiecie, ten forcik jest na tyle spoko wreszcie sezonów, gdzie zawsze się coś zmieniało, prawda? Ale wydaje mi się, że to, że w tym sezonie nic się nie zmieniało, oznacza bardzo dużo dla przyszłego sezonu, ponieważ Fortnite, patrzcie, faktycznie wybucha ten punkt zerowy teraz. Fortnite miał, słuchajcie, to do siebie, że jeżeli jest jakiś sezon, w którym jest bardzo duży przestój, oznacza to mniej więcej tyle, że Epic pracuje bardzo intensywnie nad kolejnym sezonem, bo zauważcie, że w momencie, kiedy oni przygotowali się, mabyku, przygotowali ten sezon, tak naprawdę wypuścili go, to jedynie co dodali, to wiecie, Mandaloriana, który gdzieś tam sobie przychodził, dodali Predatora, ale to są takie zmiany, które, powiedzmy, od twórców gry nie wymagają jakoś mega dużo czasu, no bo to jest, wiecie, dodanie mobka, dodanie jednego itemu, dodanie Mandalorianowi tego, że on sobie będzie gdzieś chodził, wiecie, jakby nie za dużo się stało, ale to oznacza, że deweloperzy, czyli twórcy gry, mieli kilka miesięcy przygotowań, nie eventu, tylko kolejnego sezonu, no i między innymi eventu w kolejnym sezonie, więc wydaje mi się, że ten sezon kolejny może ruszyć naprawdę mocno, a najdziwniejsze jest to, że nawet nie wiadomo, czego się możemy spodziewać. Ja tylko mam nadzieję, siema byku, tak wiedziałem, że tutaj widzę, że koleś wynajął sobie ochroniarza, bo nie ma trzech kropek na minimapie, co oznacza, że ten chłop ma
jakby... Halo? Dzień dobry? Ty jesteś tutaj, ja pierdzielę, czekajcie. Zabudowałem sobie tak, teraz otworzę, wyjdę do niego. Byku, wychodzisz? Hej, dostał, a ja też dostałem. Let's go! O mój Boże, koleś mnie tak obił, na szczęście miał rybkę, ma duże poty, ja sobie wezmę tego jetpacka. No i kurczę, z jetpackiem polecimy. Ej, już 9 fragów, naprawdę idzie optymalnie ta gierka. No w końcu ostatnia w sezonie, no nie? To przydałoby się, żeby zrobić w pierwszej gierce wina, żeby tu nie robić kompilacji 3 gierek w ostatnim tym. Chociaż wiem, że kompilacje chyba też ciekawe do oglądania, dlatego że cały czas jest akcja, no nie? Ale jak jednak wspominamy sobie ten sezon, no to przydałoby się tutaj polecieć longiem, żeby nie wylecieć z historii. W ogóle te jakby, nie wiem, to są jakieś takie beamy, prawda, od tego punktu zerowego strasznie są jakieś takie szerokie i strasznie mamy daleko strefę, więc musimy już sobie tam pójść. Także jedyne co na razie mieliśmy z teasera, pewnie dzisiaj się też pojawi jakiś teaser, to kolab z Neymarem i mam takie malutkie obawy, one nie są jakieś mega duże, ale mam nadzieję, że cały sezon i kardet nie będzie się opierał na współpracach, w sensie ja się bardzo cieszę, jak był na przykład event z Marvelem, wiecie, cały kardent z Marvelem, bo no Marvel mega fajne uniwersum, tak jak kiedyś były współprace z DC, ale jednak fajnie by było, wydaje mi się, że gdyby Epic poleciało też z własną fabułą, prawda, żeby te jakby historia nie tylko się opierała, oczywiście historia się opiera o współpracę względem tego, że wiecie, Jones i tam potrzebuje innych ludzi do pomocy przy punkcie zerowym, więc tam wiecie, wyciąga ludzi z innych światów, więc dlatego mieliśmy te wszystkie kolaby, no oczywiście to jest część fabuły, ale wiecie o co mi chodzi, no nie, fajnie jakby faktycznie ta fabuła była tak opartą Fortnite'a, a współprace po prostu były takie czysto, wiecie, że o, skinek w sklepie, tutaj koleś coś kopie. Dzień dobry, kolego. Czy my byśmy mogli porozmawiać? Bardzo bym chętny, koleś w ogóle mnie w plecy wali, ale najpierw sobie chyba poradzimy z tym typem. Czekajcie, zabudujemy się tak, jedziemy z typem, koleś shockwave'uje, naprawdę typie, proszę. Jakbym ja jeszcze mógł trafić. Ty, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Ty, co tu się dzieje? Tamci się w ogóle biją, chłop do mnie strzela. Błagam, błagam, ty masz biało. Nie dobijaj mi tego typa. Dobił mi tego typa. Ty, czy tutaj przed momentem było 6 osób, tak dosłownie 6 osób? Ja pierdzielę, znaczy ja też tu byłem, to nie mam się co dziwić, dlaczego tutaj inni gracze są, jak strefa jest w sumie tak bardzo, wiecie, oddalona. Ale o mój Boże, mogłem w tym miejscu mieć 16 fragów, ale jakoś wszyscy się po siebie obijali i finalnie wyszedłem tylko z jednym fragiem. No trudno, trudno. Tak czy inaczej, słuchajcie, no jutro się zaczyna rozdział, który mam nadzieję... Wiecie, ja w Fortnite bardzo zawsze lubiłem to, że... W trakcie sezonu cały czas były jakieś mikrozmiany, prawda? Zawsze w jakimś tam sezonie, nawet w tym 10. feralnym sezonie, który wiecie, zakończył nam pierwszą mapę, to ten sezon też był jakoś tak, ludzie go znienawidzili, bo wiecie, były mechy itp., ale zauważmy, że podczas tamtego sezonu... Siema, byku. Ja pierdzielę, co ci ludzie robią? Ci ludzie są jakimś w transie chyba normalnie. Wszyscy chyba myślą o nowym sezonie. To nawet w trakcie tego sezonu co chwilę dorzucali jakieś miejscówki, prawda? Była ta miejscówka, oczywiście one były irytujące, typu ta burgerownia, czy miejscówka, gdzie nie można było budować, ale cały czas były jakieś takie mikrozmiany, prawda? Mam wrażenie, że w tym sezonie tego troszeczkę zabrakło, żeby faktycznie ludzie doświadczali jakichś takich, wiecie, zmian na mapie w trakcie sezonu. I mam nadzieję, że kolejny sezon nam to dostarczy. Takich po prostu małych, fajnych zmian, żeby faktycznie można było poczuć, że mapa żyje. No powiedzmy sobie szczerze, w tym sezonie mapa tak naprawdę stała w miejscu, prawda? Cały czas. Oczywiście były te kolaby, ale wydaje mi się, że tutaj Epic mogło się bardziej postarać, więc ten sezon był bardzo taki pasywny, prawda? Można by powiedzieć, ale... Mam naprawdę bardzo duże oczekiwania co do kolejnego sezonu, tym bardziej, że Epic planuje zacząć, tak jak już mówiliśmy, sezon eventem. Więc to już jest w ogóle jakaś informacja insane, bo to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie będziemy mieli event na początku sezonu, a nie na końcu, bo gdybyśmy mieli na końcu, to dzisiaj byłby właśnie z tego odcinek, a odcinka z eventu, jak widać, nie ma, więc no będzie jutro rano dopiero. Oczywiście przypominam, że karnecik, no to na kodzik Evron. Dobra, dokończmy sobie tą gierkę, mam jeszcze 10 osób do zrobienia, sobie wezmę tego dropa. Chciałbym z tego dropa, w sumie nawet nie wiem co, mam dużą potkę, snajperka. To fajnie by było na przykład pompę mieć, no nie? No ale ta pompa zielona, jak na razie musi wystarczyć. No jeszcze sporo osób w sumie, ale nikogo nie za bardzo widzę. Więc pójdziemy sobie w głąb strefy. A tutaj miałem potencjał, wiecie, 6 osób znaleźć. A niestety tylko jedna, siema, ktoś do mnie strzela. Pop do mnie tutaj strzela, co tam byku? Czy to jest aktor? To jest aktor. Caveman59. Zawsze jak się nick kończy na dwie cyferki, to prawdopodobnie aktor. I chłop do mnie strzelał przez drzewo, co oznacza, że widział mnie przez drzewo. A raczej gracz by tego nie zobaczył, więc proszę bardzo, aktorze, do widzenia, idziesz na moje konto. Kurczę, fajnie by było zrobić 20, tylko żebym zrobił 20, to musiałbym większość tego lobby tutaj wybić. Ale fajnie było zakończyć sezon 20, co?
Dobrze, polećmy sobie zatem. Także słuchajcie, dajcie znać w ogóle, co wy myślicie. Właśnie, teraz jeżeli w sumie nie wiadomo, o czym będzie kolejny sezon, to możemy obstawić w komentarzu. Jeżeli ktoś zgadnie, to kurczę, przypnę mu serce i kurczę, wspomnę o nim w jutrzejszym odcinku z Karnetu. No bo na pewno, słuchajcie, na pewno jutro będzie pierwsze, co to przegląd, prawda? Co ty tutaj pani miała, pani Blaze? Czekajcie, pani Blaze co miała? Pani Blaze miała tą snajperkę. Nie, nie chcę tej snajperki. Już nie ugrałem. Raz nie zrobiłem, co tam się dzieje za walka. O, i o takich graczy mi chodzi. Czekajcie, zaraz tam pójdziemy. Także zobaczymy, słuchajcie, o czym będzie sezon. No tak czy inaczej, nie mogę się doczekać. Zawsze nowy sezon to jest troszeczkę dla mnie takie, jakby to powiedzieć, takie troszeczkę jak taka gwiazdka, wiecie. Budzisz się rano i nie wiadomo, co spotkasz w grze, a zawsze no Fortnite nie zawodzi nam, przynajmniej z początkiem sezonu. Zawsze jak jest początek sezonu, to wiecie, jest coś nowego. Tylko ważne jest moim zdaniem to, żeby sezon też zakończył się z przytupem, albo też, żeby w trakcie sezonu była bardzo taka duża dynamika, prawda, zmian. Tutaj w ogóle to zostało wszystko skolapsowane. Widzimy walkę dwóch typów. Jezu, tu tak pulsuje ten, nie wiem, beam, czy jak to się tam można nazwać, ten promień. Siema byczku, dzień dobry. Kurde, czekajcie, podejdę na pewny strzał. Ty masz w ogóle biało, ale już słyszę na plecach kogoś. Muszę troszeczkę to ograć mądrze, bo nie chcę przegrać gierki, przydałoby się ją wygrać, więc przejdziemy sobie tak. Jezu, nienawidzę jak ci ludzie gdzieś biegają, a ja nawet nie wiem gdzie. A nie chcę przejść, bo wiem, że dostanę zaraz jakąś snajpę. A jak dwóch się bije, to tutaj trzeci teraz nie korzysta, bo ci po prostu ludzie się odwrócą na mnie. A jesteś tutaj, Jezu, tak myślałem, czy ty, chłopie, zszedłeś na dół, czy nie? Mamy problem, ponieważ chciałbym mieć one by one pojedynek, a wiem, że rzucą się na mnie we dwójkę, nawet nie mam pojęcia, gdzie oni są. Siema, byczki, jesteś gdzieś na dole? Jesteś! Ty, chłopcy, normalnie stał! Ej, to nie wiem, czat, to lobby po północy to jest jakieś naprawdę, to jest inny stan umysłu. To jak nagrywam rano i jaka jest spina, a to po północy, to jest, powiem wam, że no ludzie już chyba śpią po prostu. Chłop sobie stanął po prostu, nie wiem, może rodzic go normalnie wezwał do spania. Siema byku, gdzie jesteś? Jezu, to się stało, widzieliście to rozpikselowanie takie? Jakby efekt kinowy był. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten typ, wejdę sobie na górę. Na spokojnie, tak zwany casualowy gaming. Tutaj jesteś gdzieś. Siema, dzień dobry, jesteś po kewie. Jezu, ale tutaj teraz opór stawia. Kolego, nie stawia takiego oporu, proszę. Dzień dobry, czy ja mógłbym? Mógłbym jak najbardziej. O, tutaj też super bohaterka anonimowa. No gdybym dostał z tej pompy, byłoby git, ale tutaj już mnie chyba ktoś będzie podjeżdżał zaraz. Wejdźmy sobie do góry. Ta, jest ty, czekajcie, ja zejdę. Pauzuję, elo, let's go. No powiem tak, jetpacka mi będzie brakowało. Jetpacka to jest chyba jedyna rzecz, której mi faktycznie z tego sezonu brakowało, bo to jest jedna z chyba... To jest chyba najfajniejsza rzecz w tym sezonie, ten jetpack. Po prostu czasami możesz sobie pozwolić na więcej, można sobie iść na high ground. No dobra, dokończmy tą gierkę. 5 osób, jeżeli pocisnę. Koleś jest snajperem, dzień dobry. Koleś uciekł, czekajcie, ja sobie tak wbuduję się nawet na taki większy high ground niż powinien, tylko dlatego, że mam jetpack i jak koleś mnie skolapsuje, koleś mnie nie kolapsuje. Czy koleś stąd uciekł? Koleś chyba stąd uciekł. Nie, jest tutaj. Żółte schody. Ty, co jest? Już nie. Dzień dobry. Siema. Co ty... Co ci ludzie czat robią? Ja pierdzielę. Nie jest to aktor, bo gdyby to był aktor, to by nie zbudował sobie jakiejś wieży. W sensie, to nie jest bot, ale... Nie wiem, chłop strzela w jakiś sufit. Co się dzieje, czat? Ja pierdzielę. Gwarantuję wam, że nie podałem tutaj jakiejś substancji moim przeciwnikom. Ale dobrze, w sumie przynajmniej nie ma jakiegoś oporu. W ostatniej grze sezonu, sezon się przynajmniej uśmiechnie. W tym sezonie i tak ogólnie było bardzo dużo takich spoconych gier, gdzie wiecie, była bardzo malutka strefa i bardzo mało graczy, bo ludzie się jakoś tak cisnęli. To teraz widzę, że taka dosyć pasywna gierka. Czekajcie, przejdziemy sobie do tego typa, bo ten typ chyba skądś uciekał. Ta, tam jest jeszcze drugi typ. Dobra, podejdziemy najpierw tego typa sobie. Muszę podejechać każdego, żeby zrobić tą dwudziestkę, prawda? Siema byczku, słuchaj, no jest taki malutki problem. Hej! Ale czy ty masz dalej kewa? Dzień dobry kolego, hej, hej. O kurde, jest przypał. Nie, no nie, Ebron, błagam. Nie mogę teraz przegrać. Dobra, czekajcie, zedytuj się jak możesz. Dziękuję bardzo, dobra, zabudujmy się. Te schody są spoko fejkiem, bo ktoś zawsze myśli, że idę wyżej. Więc można sobie właśnie zrobić takie schody. I to jest taka lepsza zabudówka niż taki box. Dobra, weźmiemy sobie duże potki. Przejdźmy sobie. Zróbmy tak, zróbmy tak. Gdzie ty jesteś, typie? Boję się jeszcze tego drugiego typa, który gdzieś tutaj... No właśnie, a nie, to jest chyba ten pierwszy w ogóle. Czy ja się mogę? Nie, nie edytuję mi się w ogóle te rzeczy. To jest dalej ten sam typ. Siema, dobra, jesteś po kewie. O, teraz to już muszę w ciebie wjechać. Teraz to już muszę w ciebie wjechać całkowicie. Byczku. O nie, on ci chciał zreklamować. Kolego, no niestety, sekundę za późno. Dostałem jakiegoś tysia, ała, ała. Dobra, weźmy sobie małą potkę. Weźmy sobie dużą potkę. Mam nadzieję, że nie będzie mnie dojeżdżał ten typ. Nie, chyba mnie nie dojeżdża. Ja mogę sobie najpierw wziąć potkę, a potem dopiero shockwave'a.
Chociaż ten shockwave, nie, ja sobie wezmę i tak mało. Dobra, wychodzimy bokiem, a raczej tyłem, bo ktoś do mnie strzelał. Więc wejdziemy sobie do góry. Dobra, dokończmy tą gierkę. Jeżeli faktycznie zrobię 3 fragi, będzie 20. Ej, ale 20 to chyba jeszcze sezonu nie kończyłem. Chociaż słuchajcie, no pamiętam, że mogły być lepsze końce sezonu. Pamiętacie sezon, gdzie było zalanie wyspy, gdzie z Jacobem robiliśmy Skybase? Jezu, to było rok temu chyba, ale pamiętam ten Skybase, gdzie strefą była woda. Jezu, to był tak genialny efekt. No a teraz sobie kończymy sezon tak po prostu bez słowa. Dlatego mam ogromne oczekiwania co do nowego sezonu, bo mam nadzieję, że jeżeli Epic w ogóle nie robiło eventu na ten sezon, no to nowy sezon zaczniemy z przytupem, a to już słuchajcie jutro rano. Także można sobie nastawiać budziki, chociaż aczkolwiek prawdopodobnie ktoś będzie... typie. Okej, dobra. Chciałem wybejtować snajperkę, ale jeżeli koleś... O, koleś nie dednął, co jest? Koleś myślałem, że deadnie, a tu jednak nie, proszę bardzo. Dobrze, fantastycznie. Obawiam się trosze... Widzę cię. Miałem powiedzieć, obawiam się, że nie widzę nikogo innego, ale koleś kampi, bo wiecie, bardzo łatwo sobie sprojować jakiegoś typa i wtedy bardzo łatwo dostać głowę od kogoś innego, dlatego sobie zróbmy tutaj tak ścianę. I teraz, jak koleś będzie wychodził, to będziemy mogli się na niego zesprojować. Tylko czy on nie ma snajperki? Siema? Schował się! On po prostu chyba nie ma niczego, on po prostu chce przeżyć, ale kolego... No, ostatnią gierkę... Czy ty mnie kolapsujesz? Mnie klepsujesz. Koleś, słuchaj, zostaw. Bo teraz będzie się strefa zamykała i będzie wychodził tamten typ. To jest drzewiec! Siema! O nie, on jest przestraszony. Słuchaj, typie, przestań mnie spamować, ja zaraz do ciebie przyjdę. No najpierw muszę tego typa, bo on już jest po kewie. Naprawdę, jeszcze nie mam ammo. Dobra, wycisnę go do końca. Koleś panikuje, let's go, okej. Teraz możemy zrobić taki manewr i ubić sobie tego typa. Niestety, koleś się gdzieś schował. Mam nadzieję, że mnie ktoś po prostu skolapsuje. On mnie chyba kolapsuje? W sensie nie widzę tego typa i znając życie, jeżeli on mnie... Tak jest! O, niestety kolego, mam jetpacka, a ty nawet nie masz keva. Unlucky. No i proszę bardzo, czadno, chyba będzie faktycznie 20. Chyba, że koleś, który kampi na samym końcu, jakimś cudem magicznie mnie wyciśnie. A nawet nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie, on jest naprawdę najprawdopodobniej w tym domku, no nie? Gdzie może kampić? No chyba nie w tym boksie, który jest otwarty, bo ten typ inny by go ubił. Prawdopodobnie jest w boksie. Ten boks się... Znaczy nie boksie, tylko w tym domku. W tym boksie go na pewno nie ma. No to hołu chyba musi kampić faktycznie w domku, bo nigdzie indziej go nie widzę. Ale to dobrze, ja sobie pójdę na sam dach. I teraz czy ja go słyszę? Nie słyszę go, high groundu też nie ma. Znaczy high groundu, skybase'a. Nie mam pojęcia, ale spoko, wyjdę sobie tak. Teraz poczekamy, aż kolega wyjdzie. Kolega nie wychodzi, a może kolegi tutaj nie ma? Czy koleś jest na drzewie? Kolesia nie ma na drzewie. Ja pierdzielę, stary! A co, jeżeli to jest jakiś exploit i chłopa nie ma nigdzie? Chłop się leczy na slurpi jakimś błędem z rybkami. Nie no, bez kitu, nie ma go w domku. Co tu się dzieje, ty? Ej, nie mam pojęcia, gdzie ten chłop jest. Czekajcie, czy ja nie ominąłem jakiegoś krzaka? Chłop może być na koronie drzew? Nie może być go na koronie drzew. Koleś od biedy może być jeszcze tam za wodą? W sensie za tym klifem? Czekajcie, sprawdzimy na szybko ten klif. Nie no, stary, ten klif to już nawet nie jest w strefie. On nawet nie jest w strefie. Halo? Ty, ja pierdzielę. Starego nie ma. Co tu się dzieje? A tu jesteś, ja pierdzielę. Co ty tu robisz? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Halo? Hej? Kolego, ty do mnie nie strzelisz. No i tak, słuchajcie, kończymy kolejny sezon w Fortnite. Ja wam, słuchajcie, bardzo dziękuję za ten sezon. Bawiłem się przednio, a ja teraz z popcornem czekam na jutro rano. Jutro rano, słuchajcie, będzie odcinek z eventu. Jakimś cudem, solo eventu. Potem z przeglądu karnetu oraz oczywiście z przeglądu zmian na mapie. No i zrobimy sobie pierwszego wina w sezonie. No i pokażemy parasolka. Tymczasem dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie o kodzie Ebron w sklepie Fortnite, jeżeli ktoś jutro będzie kupował karnet. A ja wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, wyświetlenia, subskrypcje i przede wszystkim za waszą obecność. No i co? Widzimy się po drugiej stronie jutro. Trzymajcie się, cześć, cześć!